Wreszcie, nareszcie okazało się, że już jest ciepło i wiosna. Można wyjść, posiedzieć i zobaczyć, jak się ładnie rozwijają pączki. Tylko, żebym wycelowała, bo mam okulary, słuchajcie. Czy ja celuję w ogóle? Celuję. Ściągam okulary. Proszę bardzo. Rozkwitały pąki. Cokolwiek to nie jest. Ślicznie. Tam jest żubr. Akurat mam choinkę typowo na żubrze. Na żubru. Ale tam... I żeby nie było, że nic się nie dzieje, to spacery również się odbywają. Tam macie cerkiew. Wcale nie na tle słońca. Wcale nie, wcale nie. Mamy fokus. A my idziemy w las teraz. Bardzo ładna pogoda. Około 19. Godzina na zdjęcie. Zobaczymy, może jakieś fajne zdjęcie uda się zrobić. Lewa. 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 Dobra, a tak na poważnie. Las. Te kwiatki jakieś. Ja się nie znam na kwiatkach, słuchajcie. Kwiatek jest... To pewnie jakieś zielsko, znając życie. Ale skąd ja tam mogę wiedzieć? Kolory ładne. Kolory ładne. Dobra, oddalam. My tędy nie wjeżdżałyśmy wtedy, nie. Tajne przez poufny, tam był zakaz. Chyba widzieliście. Korony drzew. Późno jest to ładne niebo. Bardzo. Podoba mi się. Ptaki ćwierkają. Właściwie to już chyba jesteśmy za tabliczką Hajnówka. No i bardzo dobrze. Hej, dzisiaj ostatnie zakupy przed świętami. Ale wiecie, byłam też w Chińczyku. Pokażę wszystko. W zasadzie takie pierdółki, jak tam jakieś sery, jajka czy coś, to już mamy pokupowane. A dzisiaj mięśnie było. Oczywiście sojowa, sojowego chodakowska. Było mięśnie, wam pokażę co. Ono takie. Ostatnie. Słuchajcie, hol prosto z torby, żeby nie było. Na pewno to święcący. Tak, tak, tak. Nie jestem katolikiem, nie jestem wierząca. Tegoż Boga, bo mi się ten wschodni Bóg wschodniego plemienia nie podoba, bo on tam ogniem mieczy, ale to po prostu ten. Ale tradycja jest tradycja, do święcący babeczka. To jest najważniejsze. Tak! Oczywiście z ciast. Aha, kupiłam jeszcze takie małe pomidorki, bo lubię. Teraz będziemy rozkładać to wszystko, ale się dorwałam do toreb, póki Edyta tego wszystkiego nie rozteguje. Paprykę wzięłam jedną, bo lubię do kanapek. Wzięłam babkę, bo z ciast najbardziej lubię babkę, ale jeszcze pokażę wam ciasta, ponieważ jest to taki regionalny marcinek i to naprawdę mogę polecić. Także sorry za koty, ale tak. Wzięłam, słuchajcie, skoro Podlasie, to jeszcze sękacza. O, proszę bardzo. Kawałek, bo to wiecie, nie przeje się w święta to. I jeszcze do święcący, co by kolorowej było, jajcy są wzięte, takie czekoladowe. A to jest pies. Ja przepraszam za to wszystko, co się tu dzieje. Bo tu się zadziewa, proszę bardzo, wszystkie zwierzęta świata. No, dobrze. Oddaję jedną reklamówkę, idziemy dalej. Słuchajcie, myślę, że tak, że pieczarek jest bardzo dużo, bo będziemy, co będziemy robić? Faszerowane pieczarki i do mięs pieczarki, no to wiadomo, że pieczarek jest bardzo dużo. Dzisiaj to będę wykładała, dobrze? Oprócz tego mięso, to ma głupie mięso, może pokazać, a więc. Serki wzięłam, bo mam ochotę na serek. A tu są dobre, to jest jakiś dziwny sklep z dziwnymi rzeczami, tu tak. Ten. Słuchajcie,
kurczak w galarecie, bo na kanapki to ja to uwielbiam. Tutaj z mięsa to są jakieś chyba porcje rosołowe akurat. Akurat tak, to mało ważne. Ale koty są już, słuchajcie, przepraszam was, normalnie to jest vlog koci, nie mój. Mielone mięso z indyka. I jeszcze jest indyk w galarecie też na kanapie. Jeszcze oczywiście wzięłam sobie diabolo pomidoro, bo przecież tu jest za zdrowo, muszę się czasem doprawić. I jest śliwka. Dobra. Tutaj mamy kiełbasy, udka i samo mięcho. To już tak mniej ciekawie. Idziemy dalej. A, tu są ciasta, ale to będę wykładała, to wam pokażę, tego Marcinka. Byłyśmy, no właśnie, w Chiniolku. Z Chiniolka to wam dużo rzeczy pokażę, ale jeszcze zamorduję ją, bo tartkę położyła na moim staniku. Dobrze, że się nic nie stało. Tartkę kupiłyśmy, bo nam się popsuła. A to są moje rzeczy chiniolkowe, natomiast to wam pokażę. A tu jeszcze, słuchajcie, jest taki rybny z takimi regionalnymi rzeczami. Teraz będę prosiła o wstawienie do tego, ale mam tak. Możesz poczuwać jakiś kwas podlaski. Sfokusowało. Potem mam podpiwka jakiegoś. Podpiwka. Nie fokusuję. Poczekaj. Proszę bardzo. I mam jeszcze kwas. Nie, podpiwnik. Miał być jeszcze kwas chlebowy. Okej, okay, to coś nam się porypało, nieważne. Nieważne, ale kwas chlebowy też mam. Z tym barki jagoda mięta. Jeszcze tego też nie widziałam. Sobie zaraz pod stół postawię. Będę zżerać. No rób fokus. Jagoda mięta, marchulka. Wzięłam, była w promocji pianka do włosów. I jakiś taki chleb, słuchajcie, ze śliwką. Coś takiego tutaj wydumałyśmy. O, chleb ze śliwką. Także słuchajcie, myślę, że hol z siaty. A, w ogóle wzięłam kiełbachę. Znaczy Edyta wybierała, bo ja się na mięsie nie znam w ogóle, nie gotuję. Ja tylko mogę asystować przy noszeniu toreb. Kiełbachę, bo mam ochotę na smażoną kiełbachę z sosem słodko-pikantnym, który był w Kauflandzie, specjalnie wzięłam. O! Wywalę się. Sweet chili. O, właśnie z tym. Bardzo go lubię. Także takie są tutaj zamiary. Dobra, słuchajcie, Chińczyk zostaje do pokazania. I to nie pierwszy, nie ostatni, bo mam jeszcze inne rzeczy, których wam nie pokazałam. No właśnie, także tu jeszcze, aha, tu jeszcze jest manuły, chyba nam zabrakło też. Dobrze, dobra, do na razie. Hej pies! Atrakcje bywają różne, ale kartofle w skórkach muszą być i mizeria rządzą. Ja tu jestem rozłożona logistycznie i robię nowy miesiąc bullet journala, ale przy okazji. Przedstawiam wam teraz prawidłowe spożywanie kartoflen mit skórken. Kroimy kartoflen na talarkę. Mamy naszykowane masło. W jakiejkolwiek postaci mizerię. Dalej kroją się jajka na co? Na galaretę. Na galaretę. Whatever. Ale tu jest prawidłowe spożywanie. Sorry, zaparowaliście. Gorące. Miałam wam pokazać właśnie zakupy z Chińczyka. Słuchajcie. Pierwsza bluzka. Z taką odcinaną baskinką. Bardzo fajna sprawa w tym kolorze, ale tak dobrze leży, że wzięłam też kolor numer 2. Potem były jakieś takie blado-beżowe, niezbyt ciekawe. Więc tak. Zobaczymy się, słuchajcie, wieszaki. O, trzecia. Z koroneczką. Z tyłu taki ładny. O, widzicie? No i prosta w paski. Taka tuniczka. Fajne sprawy. I żeby nie było, mamy też hol z siaty. Dosyć fajna bielizna. Z takim dużym tutaj pod biustem ozdobnikiem. Druga sprawa jest bardzo prosta, ale kolor pasujący do wszystkiego. Cześć pies. Cześć pies. Jesteś ładnym psem. Cześć pies. Siemano. Mhm. Taka jestem fajna. Taka fajna od rana. Aha.
I słuchajcie, skarpetki, bo mi brakło stópek. No to wiadomo, skarpety jak skarpety. Natomiast bardzo fajne dopinanko do stanika. Są szelki. Ładnie mogą wystawać z dekoldów. Tak. Zobaczymy. Tutaj kupiłam ramionka, bo musiałam ratować stanik. To już kupiłam kilka kolorów. I jeszcze jedna tunika, która ma, słuchajcie, świetny tył. Kolor szary. Ale tył mi się podoba, bo ma o, paseczki. Taka długa sukienka w zasadzie. Nawet na dzisiaj by była, jakby się uparł. Pomyślą.